Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kacper Kondrakiewicz, pracuję w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN i na co dzień zajmuję się neurobiologią zachowania, to znaczy taką dziedziną, która próbuje zrozumieć, jaki jest związek pomiędzy aktywnością mózgu a zachowaniami zwierząt i ludzi. I dzisiaj chciałbym Państwu troszeczkę właśnie o tym opowiedzieć, a konkretnie o tym, o takiej rewolucji metodologicznej, która dokonała się na przestrzeni ostatnich kilku lat w naszej dziedzinie i która pomaga nam, moim zdaniem, dużo łatwiej i w wielu wypadkach dużo lepiej badać zachowanie zwierząt niż do tej pory. No ale zanim opowiem o rewolucji, to musimy parę słów wspomnieć o klasyce i o tym, jak badanie zachowania zwierząt przez neurobiologów wyglądało tradycyjnie. Zwykle polegało to na użyciu takich relatywnie prostych, standardowych testów behawioralnych. Przykład takiego testu widzimy na zdjęciu. To jest szczur testowany w tak zwanej klatce Skinnera, który ma dostęp do dźwigni. Szczur w tym momencie jeszcze tego nie wie, ale jeśli naciśnie na dźwignię, to wypadnie ze ściany kawałeczek jedzenia. Będzie mógł je zjeść. Zwierzęta, zwłaszcza jeśli są trochę głodne, bardzo szybko uczą się tego typu asocjacji, bardzo szybko uczą się, że naciskanie na dźwignię jest nagradzane, opłaca im się. Możemy grupę zwierząt relatywnie szybko wytrenować w tego typu teście. Zwierzęta nauczą się chętnie naciskać na dźwignię, no i równocześnie albo po całym eksperymencie możemy bardzo różnorodnymi metodami zmierzyć w jakiś sposób aktywność ich mózgu. Dzięki temu otrzymujemy w takim typowym eksperymencie neurobiologicznym dwie miary. Jakąś miarę zachowania, w tym przypadku będzie to na przykład jak szybko szczur nauczył się naciskać na dźwignię, oraz jakąś miarę aktywności mózgu. I w bardzo wielu eksperymentach chodzi o to, żeby te dwie miary ze sobą skorelować, tak jak widzimy to na tym wykresie, i pokazać na przykład, że zwierzęta, u których dana struktura mózgu jest bardziej aktywna, uczą się szybciej. Tego typu klasyczne testy behawioralne mają kilka takich charakterystycznych cech, które bardzo ułatwiają neurobiologom pracę i o których chciałbym tutaj powiedzieć. Pierwszą taką cechą jest to, że one pozwalają wygenerować jakiś pojedynczy, prosty wskaźnik zachowania. To znaczy możemy skomplikowane zachowanie zwierząt, takie jak w tym przypadku uczenie się, opisać jakąś jedną liczbą, na przykład ilością naciśnięć na dźwignię. Drugą cechą tych testów jest to, że typowo wykorzystuje się w nich zwierzęta, które są silnie zmotywowane do tego, żeby wykonywać dane zachowanie. Na przykład przed testowaniem zwierząt w klatce Skinnera typowo nie bardzo, ale trochę ogranicza się im dostęp do pożywienia po to, żeby były non-stop trochę głodne i zmotywowane do tego, żeby rzeczywiście naciskać na dźwignię, pracować na to, żeby to jedzenie otrzymać. I to pozwala neurobiologom uzyskać dużą powtarzalność zachowania. Tak, dlatego że zwierzęta zmotywowane będą zachowywały się w sposób powtarzalny, będą rzeczywiście wszystkie pracować za to jedzenie. No i wreszcie te cechy w połączeniu dają nam taką relatywną łatwość wykonania tych testów, tak? To znaczy, jeśli ktoś ma dostęp do specjalistycznego sprzętu, do takich komercyjnie dostępnych klatek Skinnera, to wykonanie takiego eksperymentu może zająć nie dłużej niż na przykład 2 tygodnie. Na całej grupie zwierząt. Pod koniec naukowiec dostaje wynik, który jest liczony automatycznie, i tego typu strategia klasyczna no, przez lata przynosiła bardzo, bardzo dobre efekty. Okazała się bardzo produktywna.
Co nie znaczy, że idealna, dlatego że tego typu klasyczne podejście ma jednak swoje ograniczenia. I żeby pokazać te ograniczenia, ja bardzo lubię posługiwać się takim przykładem z badań nie zwierząt, tylko ludzi, a konkretnie niemowląt. Jeśli macie Państwo pod ręką niemowlę, to możecie sprawdzić, czy podręczniki do psychologii rozwoju nie kłamią i rzeczywiście niemowlęta zachowują się w taki sposób, jak to zaraz pokażę. To jest bardzo dobrze opisane w literaturze zjawisko nazywane reakcją kroczenia. Wygląda ono tak, to znaczy, jeśli weźmiemy takie malutkie niemowlę, właściwie noworodka, pod paszki, postawimy je pionowo na jakimś blacie, to dzieci, no, praktycznie zaraz, kilka dni po urodzeniu, zaczynają wykonywać tego typu kroki, które przypominają chodzenie. I ta reakcja fascynowała od wielu lat badaczy rozwoju. Przede wszystkim z tego powodu, że skąd u noworodków, które nie potrafią jeszcze chodzić, tego typu skoordynowane, złożone zachowanie, które bardzo przypomina chodzenie. A po drugie, fascynowała również dlatego, że w pewnym momencie rozwoju tego typu reakcja zanika. Jeśli testujemy to samo dziecko systematycznie, to w pierwszym, drugim, trzecim miesiącu życia po urodzeniu tego typu reakcja rzeczywiście występuje. Niemowlaki w ten sposób kroczą, natomiast około trzeciego miesiąca życia ta reakcja zaczyna zanikać. I takie klasyczne podejście do tego zjawiska zakładało, że najważniejszym pytaniem, na które musimy odpowiedzieć w przypadku zachowania, to jest: kiedy dokładnie ono zanika, tak? To znaczy, to, co musimy zrobić, to zamknąć zachowanie w jednej liczbie, zmierzyć, jak często dzieci kroczą, wyłapać dzięki temu pomiarowi, dzięki tej jednej liczbie, kiedy dokładnie kroczenie zanika. Kiedy wyłapiemy to, w którym momencie dzieci przestają kroczyć, no to możemy skorelować to w jakiś taki rzetelny, kontrolowany sposób z rozwojem mózgu. I w ten sposób znajdziemy odpowiedź, dlaczego jakieś zachowanie znika w trakcie rozwoju. Taka typowa odpowiedź dostarczana w ten sposób dotyczyła rozwoju kory. To znaczy, mówiło się, popularna była hipoteza, że ten trzeci miesiąc to jest taki moment, kiedy kora mózgowa dojrzewa, ta reakcja kroczenia jest takim bardzo niskopoziomowym, nazwijmy to, odruchem, kontrolowanym przez prymitywne struktury mózgu. Kiedy kora mózgowa, trochę bardziej zaawansowana, zaczyna dojrzewać, to ona hamuje te prymitywne, starsze ewolucyjnie struktury. I dziecko przestaje wtedy kroczyć. Natomiast była przynajmniej jedna badaczka, której tego typu klasyczne wyjaśnienia nie zadowalały, która postanowiła, że należy dodać kilka dodatkowych linii do tego wykresu. Ta badaczka nazywała się Esther Tellen i przeprowadziła takie bardzo drobiazgowe badania podłużne dzieci, to znaczy takie badania, w których te same dzieci były wraz z rodzicami wielokrotnie zapraszane do laboratorium i badano je w różnych punktach wiekowych. I ona, poza sprawdzeniem takiej klasycznej reakcji kroczenia, którą, tak jak Państwo widzieli, bada się na jakimś płaskim blacie, ona wykonała szereg dodatkowych testów i na przykład sprawdzała reakcję kroczenia, ale na bieżni, która przesuwała się pod stopami dziecka. I o ile reakcja kroczenia w najprostszej formie rzeczywiście zanika w okolicach trzeciego miesiąca, to kroczenie na bieżni w zasadzie nasilało się przez cały czas rozwoju dzieci. Dzieci z każdym miesiącem wykonywały tego typu reakcji tylko więcej. I to aż niemal do momentu, kiedy nauczyły się już chodzić w taki dojrzały sposób. I było to oczywiście bardzo zaskakujące, dlatego że gdyby to wyjaśnienie oparte na
rozwoju kory mózgowej w trzecim miesiącu było prawdziwe, no to kora powinna hamować reakcję kroczenia cały czas, niezależnie od tego, czy dziecko znajduje się na bieżni, czy nie. Zaintrygowana tym odkryciem Esther Tellen zaczęła zastanawiać się, jakie inne czynniki poza rozwojem kory mózgowej mogłyby dawać tego typu zanik reakcji, ale tylko na płaskim blacie, a nie na bieżni. Zaczęła przyglądać się innym rzeczom, które zmieniają się w tym okresie trzeciego miesiąca i zauważyła, że dzieje się wtedy coś, co w żaden sposób nie jest związane z rozwojem mózgu, natomiast mogłoby potencjalnie wyjaśniać ten efekt, to znaczy zmienia się bardzo proporcja tkanki tłuszczowej do mięśniowej. To znaczy, krótko mówiąc, nogi dzieci wtedy tyją, przybierają na wadze, obrastają w tłuszczyk i stają się sporo cięższe. Esther Tellen postawiła taką hipotezę, że być może na poziomie kontroli przez mózg reakcja kroczenia w ogóle nie zanika w żadnym momencie, natomiast nogi dzieci stają się na tyle ciężkie, że większość niemowląt nie może tej reakcji wykonywać, bo chwilowo w tym momencie rozwoju nie ma na tyle siły, żeby swobodnie unosić nogi w ten sposób. No i zweryfikowała tą hipotezę w ten sposób, że dzieciom trochę starszym, o ile dobrze pamiętam, chyba 6-miesięcznym, wkładała je do wody i testowała je w wodzie. I rzeczywiście wtedy 6-miesięczne dzieci wykonywały reakcję kroczenia. Natomiast z kolei, jeśli malutkim dzieciom poniżej 3 miesięcy przyczepić ciężarki do nóg, to okazywało się, że one przestają wykonywać tą reakcję. Więc wydaje się, że Esther Tellen w przekonujący sposób pokazała, że wiele rzeczy w naszym zachowaniu, które bylibyśmy skłonni przypisywać jakimś zmianom mózgowym czy kontroli przez mózg, mogą być kontrolowane tak naprawdę przez zupełnie inne czynniki. I ten przykład być może wydaje się Państwu nieco trywialny, natomiast ja go bardzo lubię z tego względu, że no, on moim zdaniem przekonująco pokazuje, jak neurobiologia zachowania może łatwo zejść na manowce, jeśli będzie próbowała sprowadzać zachowanie wyłącznie do jednej liczby i zbyt bardzo ułatwiać sobie pracę. I moim zdaniem ten przykład świetnie pokazuje, że taka bardziej złożona analiza zachowania niż operowanie tylko jakimś pojedynczym wskaźnikiem jest naszej dziedzinie bardzo potrzebna. Natomiast niewątpliwie jest to niesamowicie trudne. Te badania, o których mówiłem, były bardzo żmudne, wymagały ogromnego nakładu pracy, również zaangażowania ze strony rodziców, a to, co my typowo chcemy uzyskać jako neurobiolodzy, to jednak jest jakaś automatyczna miara zachowania i to taka, którą będziemy mogli, i to liczbowa miara, którą będziemy mogli bardzo łatwo skorelować z naszym pomiarem aktywności mózgu. Więc oczywiście rodzi się pytanie, czy tego typu bardziej złożone analizy jako neurobiolodzy możemy wykonywać w rzetelny, powtarzalny sposób. I moim zdaniem odpowiedź na to pytanie brzmi zdecydowanie tak, bo umożliwiają nam to nowoczesne narzędzia, ale oczywiście musimy pokonać najpierw kilka problemów. I pierwszy problem, o którym musimy pomyśleć, to jest taki dosyć przyziemny problem czasu i zasobów. To znaczy, lwia część klasycznych badań zachowania opierała się na obserwacji. Tutaj mamy przykład pochodzący z bardzo słynnych badań behawioralnych Johna Calhouna z lat 70. On przeprowadził taki eksperyment na myszach na dużą skalę, w którym myszy żyły w takim bardzo dużym, jak Państwo widzą, środowisku, gdzie miały swobodny dostęp do wody, jedzenia,
I cała grupa naukowców mogła obserwować spontaniczne zachowania całej grupy myszy, które te zachowania były niczym nieskrępowane w zasadzie. Więc oczywiście takie badania robiono również w latach 70. Naukowcy nie ograniczali się tylko do takich klasycznych testów behawioralnych, o których mówiłem. Natomiast te badania były niesamowicie żmudne, dlatego że one często polegały na tym, że dany naukowiec stawał na granicy tego obszaru, w którym mieszkały myszy, brał notatnik, długopis, często stoper i zapisywał po prostu swoje obserwacje na bieżąco. I takie eksperymenty naprawdę potrafiły trwać latami i trzeba było, no, łatwo sobie wyobrazić, poświęcić na nie niesamowitą ilość czasu, żeby wyciągnąć jakieś ważne wnioski. Współcześnie oczywiście ten problem jesteśmy w stanie bardzo łatwo rozwiązać, dlatego że mamy do dyspozycji kamery i chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób naukowcy współcześnie są w stanie w sposób ciągły monitorować zachowanie zwierząt. To zwierzę to akurat popularnie wykorzystywane w laboratoriach neurobiologicznych, larwa takiego gatunku rybki, który nazywa się danie obręgowane. I ta larwa jest hodowana na takich szalkach, pływa sobie, w niej znajduje pożywienie i jak Państwo widzą, w systemie stworzonym w laboratorium Floriana Engerta nad każdą indywidualną larwą non-stop podąża kamera, która filmuje całe jej zachowanie w sposób ciągły 24 godziny na dobę. Film, który w rezultacie naukowcy są w stanie uzyskać, wygląda tak. To jest larwa, to jest jej pożywienie. Naukowcy są w stanie zaobserwować, tak jak mówiłem, 24 godziny na dobę. W zasadzie każdy pojedynczy ruch ogona, również ruchy oczu, jeśli zwrócą Państwo na to uwagę, związane z polowaniem. Więc problem samego zbierania danych w sposób ciągły możemy uznać współcześnie w zasadzie za rozwiązany. Natomiast oczywisty problem pojawia się w momencie, kiedy musimy coś z tymi danymi zrobić, jakoś je zanalizować. I tutaj chciałem podać przykład zupełnie innego klasycznego testu do badania zachowań. Ten test nazywa się mądrze testem otwartego pola. Jest to po prostu pudełko odsłonięte z góry, do którego często w laboratorium wrzucamy szczura albo mysz. Obydwa te gatunki mają to do siebie, że są o wiele bardziej aktywne w nocy. W ciągu dnia w jasnym świetle są dużo bardziej narażone na ataki drapieżników i dlatego raczej nie lubią jasnego światła i otwartych przestrzeni, raczej chowają się do ciemnych kątów i rogów jak tylko mogą i taka mysz będzie przemieszczać się po środku otwartego pola w zasadzie tylko jeśli jest bardzo zrelaksowana. Natomiast mysz przestraszona, mysz lękowa będzie ruszać się zasadniczo mało, a jeśli już, to raczej tak przepełzać pod ściankami tego prostego labiryntu. No i jest to taki bardzo prosty, klasyczny test, który od wielu, wielu lat jest używany do tego, żeby mierzyć poziom lęku u myszy i szczurów. Mimo, że test jest prosty, to jego analiza wymagała zawsze czasu. I klasycznie tego typu analizę przeprowadzono w ten sposób, że bardzo często otwarte pole dzielono takimi kreskami, które Państwo widzą na mniejsze pola. Jak już mieliśmy film, na którym było nagrane na przykład 15 minut zachowania tej myszy, to potem przed filmem sadzało się doktoranta i doktorant czasem wręcz poklatkowo, żeby było dokładniej, oglądał ten film i zliczał z zeszytem i długopisem w ręku,
ile razy mysz przekroczyła każdą linię. Dzięki czemu można było uzyskać taką bardzo prostą miarę aktywności. Ile mysz ruszała się w ciągu testu. Potem oczywiście w tego typu zadaniach komputery zaczęły wyręczać doktorantów, dlatego że no, obecnie każdy informatyk w pół godziny jest w stanie napisać program, który taką czarną mysz będzie doskonale odróżniał od białego tła, otwartego pola, więc to komputer będzie mógł śledzić, jak mysz przemieszczała się po naszym labiryncie i narysować całą ścieżkę, którą przekonała, zmierzyć drogę, szybkość, policzyć, ile czasu spędziła przy ściankach, a ile czasu w tym najjaśniej oświetlonym środku. Tego typu podejście zwykle będzie działa bezbłędnie w przypadku takich prostych problemów, jak na przykład znalezienie czarnej myszy na białym polu. Natomiast niekiedy neurobiolodzy chcą dużo precyzyjniej analizować zachowanie. Na przykład chcą prześledzić dokładnie pozycję łapki szczura, kiedy naciska na dźwignię, tak jak w tym przypadku. No i akurat tutaj to, co badacze musieli zrobić, to wytatuować łapkę zwierzęcia, tak żeby miała ona inny kolor, odróżniała się od tła, dlatego że inaczej komputer nie byłby w stanie rzetelnie tej łapki znaleźć. Ale oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie. W wielu sytuacjach nie możemy i nie chcemy umieszczać jakichś dodatkowych markerów na ciele zwierzęcia, więc kluczowe dla naszej dziedziny 10 lat temu pytanie brzmiało: czy możemy robić takie rzeczy bez żadnych dodatkowych markerów? Czy możemy tak precyzyjnie, jak Państwo widzą na tym przykładzie, śledzić położenie poszczególnych części ciała. I kilka lat temu pojawił się taki pomysł, żeby być może do tego problemu zaprzęgnąć takie algorytmy nazywane sieciami neuronowymi. Sieć neuronowa to taki typ programu komputerowego, który współcześnie jest wykorzystywany między innymi do klasyfikacji obrazów. Więc powiedzmy, że wpisują Państwo w wyszukiwarkę internetową słowo pies i chcą Państwo zobaczyć zdjęcia psów, natomiast w tym momencie nie interesują Państwa zdjęcia kotów. Wyszukiwarka internetowa musi w jakiś sposób umieć odróżnić, na których zdjęciach wrzuconych przez internautów znajdują się psy, a na których koty. I do tego typu problemów są właśnie wykorzystywane sieci neuronowe. Takie najważniejsze informacje, które są potrzebne, żeby zrozumieć, w jaki sposób te sieci działają, to jest po pierwsze to, że na początku sieć nie ma pojęcia, jak wyglądają psy ani koty, nie wie, jak odróżnić je od siebie i dopiero uczy się tego. A druga ważna rzecz jest taka, że w większości przypadków do tej nauki sieci jest niezbędna informacja od człowieka. To znaczy, człowiek musi nadzorować uczenie się, dlatego mówi się o tym procesie uczenie z nadzorem. Musi mówić sieci, w których przypadkach się pomyliła, a w których przypadkach zaklasyfikowała psy i koty dobrze. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce powiedzmy, że taka jeszcze niewytrenowana sieć dostaje zdjęcie psa i ponieważ jest programem komputerowym, to jak ona je rozumie, to jako zestaw pikseli i każdy z tych pikseli ma przypisaną jakąś wartość. Na przykład kolor, jeśli to zdjęcie jest kolorowe i natężenie tego koloru. I potem ta sieć wykonuje serię jakichś bardzo, bardzo skomplikowanych operacji matematycznych. A konkretnie ta informacja o każdym z tych pikseli przechodzi przez wiele tak zwanych warstw sieci, które mogą te wartości tych pikseli do siebie dodawać, odejmować, mnożyć przez siebie i robić różne tego typu operacje. Na końcu sieć musi zgadnąć, czy na danym zdjęciu widziała psa, czy widziała nie psa, na przykład kota. I co ciekawe, na początku te operacje matematyczne są
w zasadzie niemal losowe. To znaczy, na początku sieć nie ma pojęcia, co należy zrobić z tą informacją wyjściową, jak należy ją przetworzyć, jakie cechy w niej dostrzec, po to, żeby odróżnić psy od kotów. Natomiast po każdym takim przejściu przez sieć i decyzję, wchodzi tutaj ten element nadzoru człowieka, to znaczy sieć dostaje informację, czy zaklasyfikowała, ile ze zdjęć zaklasyfikowała dobrze, ile zaklasyfikowała źle. I wtedy następują następne iteracje, czyli ten cały proces jest powtarzony, natomiast sieć odrobinę przełącza niektóre połączenia, odrobinę zmienia niektóre operacje matematyczne, które wykonuje na danych, po to, żeby następnym razem wykonywać to zadanie chociaż odrobinę lepiej i zaklasyfikować na przykład jedno zdjęcie więcej poprawnie jako psa. Mimo że startowała z poziomu takiej absolutnej losowej, tak, zgadywanki, na których zdjęciach co jest. I teraz okazuje się, że trochę taką metodą brutalnej mocy obliczeniowej, to znaczy powtarzania tej operacji, tego przełączania poszczególnych połączeń wiele tysięcy razy, jesteśmy w stanie uzyskać sieci neuronowe, które będą praktycznie równie dobrze jak człowiek rozpoznawały, na których zdjęciach znajdują się psy. I jest to o tyle fascynujące, że no, w pewnym sensie obserwujemy tutaj powtarzanie procesu ewolucji in silico, to znaczy w pamięci komputera czy w pamięci karty graficznej ewoluuje nam taki sztuczny mózg, który służy tylko do tego, żeby w trafny sposób odróżniać psy od kotów. I rzeczywiście te sieci neuronowe w wyniku uczenia się dosyć często nabierają podobnych własności co nasze żywe biologiczne mózgi i wyławiają podobne cechy z tych zdjęć, co ludzkie mózgi wyławiają z tego, co widzimy naszymi oczami. Sieci neuronowe były bardzo naturalnym kandydatem do tego, żeby spróbować przerzucić na nie analizę obrazu, którą przez wiele lat w ręczny sposób zajmowali się naukowcy. Powstało ileś tego typu rozwiązań czy programów komputerowych. No i jednym z tych, który wydaje się osiągnął największy sukces w neurobiologii, jest taka sieć nazywana DeepLabCat, opublikowana w 2018 roku. Jak Państwo widzą na tych przykładach, ona już bez żadnych markerów w zupełnie automatyczny sposób zaznacza te punkty na ciele zwierzęcia, które interesują naukowców. To znaczy, my jako naukowcy musimy wyciągnąć z filmu na przykład 200 pojedynczych klatek, czyli zdjęć, zaznaczyć, które punkty nas interesują. Na przykład, że interesuje nas śledzenie pojedynczych wąsów myszy. No i sieć neuronowa, tak jak to Państwu pokazałem na poprzednim slajdzie, wykonuje wiele, wiele tych powtórzeń i uczy się zgadywać, które punkty my zaznaczylibyśmy na tym wideo. I jak Państwo widzą na tych przykładach, no, to daje dosyć niesamowite rezultaty i jesteśmy obecnie w stanie automatycznie z tak ogromną precyzją śledzić konkretne punkty ciała na ciele zwierząt, nie tylko w laboratorium w super kontrolowanych warunkach, ale również, jak Państwo widzą, na otwartej przestrzeni. Więc sieci neuronowe bardzo ułatwiają nasze życie i rozwiązują bardzo wiele problemów związanych z analizą danych. Natomiast oczywiście nie rozwiązują wszystkich problemów. Doktoranci dalej są potrzebni, dlatego że te dane na temat położenia różnych części ciała trzeba jeszcze jakoś zinterpretować. Trzeba powiedzieć, co to zachowanie w zasadzie znaczy dla zwierzęcia i dla nas. I klasycznie ten proces analizy danych był w gruncie rzeczy w dużym stopniu połączony od razu z interpretacją, dlatego że takim najbardziej klasycznym podejściem w dziedzinie
było tworzenie etogramów. Etogram to jest lista zachowań, które naszym zdaniem zwierzę wykonuje w trakcie eksperymentu. I w tym przypadku mamy w etogramie na przykład chodzenie, wspinanie się na ściany, siedzenie nieruchomo i obwąchiwanie tego, co dzieje się wokół zwierzęcia i tak dalej. I no, typowo, kiedy neurobiolodzy analizowali wideo, na którym było nagranie zachowane zwierząt, to co robili, to klasyfikowali często poklatkowo, przez ile czasu na wideo zwierzę wykonuje dane zachowanie. Natomiast te algorytmy, o których Państwu wspominałem, one dostarczają bardzo innego typu informacji, dlatego że one nie mówią nam, co robiło zwierzę w danym momencie, czy chodziło, czy obwąchiwało teren wokół siebie. To, co mówią algorytmy, to tylko tyle i aż tyle, gdzie dokładnie znajdowała się dana część ciała w danym momencie filmu. Więc no, jeszcze tą informację o położeniu części ciała trzeba w jakiś sposób zinterpretować, tak żeby dostać tą sensowną informację na temat typu zachowań, czy zwierzę chodziło, czy się wspinało. Wiele osób obecnie zastanawia się, w jaki sposób robić to rzetelnie. I takim chyba dosyć intuicyjnym podejściem jest znalezienie jakiejś korespondencji pomiędzy tym jednym sposobem opisywania zachowania i drugim sposobem. To znaczy, możemy zrobić obydwie rzeczy jednocześnie, poprosić doktoranta, żeby zaklasyfikował zachowanie ręcznie, przepuścić ten sam film przez algorytm i zobaczyć, gdzie w czasie danego zachowania znajdowały się części ciała zwierzęcia i spróbować na podstawie tych kategorii zachowań wymyślonych przez człowieka znaleźć, jakie położenie części ciała odpowiada tym zachowaniom. Jest to ważny problem, którym obecnie zajmuje się wielu badaczy. Natomiast ja bym chciał Państwu dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o innym podejściu, które wydaje mi się nawet ciekawsze. To znaczy, to podejście zadaje sobie pytanie, no dobrze, ale czy my na pewno musimy rozumować w tym kierunku? Czy musimy wychodzić od tych kategorii, które jednak są trochę arbitralnie stworzone przez badaczy? Czy nie możemy znaleźć takich sposobów, żeby to komputer stworzył etogram za nas? Żeby to algorytm w jakiś bardziej obiektywny, a na pewno lepiej definiowalny matematycznie niż człowiek sposób, spróbował sam powiedzieć nam, jakie typy zachowań zwykle wykonuje zwierzę. Teraz, żeby wytłumaczyć Państwu, w jaki sposób mogłoby to wyglądać, chciałbym się posłużyć takim maksymalnie prostym przykładem. To znaczy, proszę sobie na chwilę wyobrazić, że przebywacie Państwo na tygodniu mózgu jako badacze ludzkiego zachowania. Interesuje Państwo takie proste zachowanie prelegentów, w jaki sposób kierują oni swoim kursorem po monitorze. Więc nagrywacie Państwo od iluś prelegentów położenie kursora i to są dane, które Państwo dostajecie w rezultacie. Tak? To jest taki starego typu kwadratowy monitor. Każdy punkt to jest, gdzie dokładnie na tym monitorze znajdował się kursor w danym momencie wykładu. No i widzą Państwo tego typu obraz po zakończonym wykładzie. Mamy tutaj takie zagęszczenie punktów. Być może prelegent na przykład w lewym górnym rogu ekranu miał tytuły swoich slajdów i na te tytuły lubił często wskazywać. W prawym dolnym rogu miał podpisy dotyczące tego, jaki naukowiec wykonał dane badanie i tutaj też bardzo często kursor się znajdował. Natomiast tutaj i tutaj miał różne zdjęcia. Tutaj widzimy położenie kursora było trochę bardziej rozproszone, dlatego że badacz pokazywał
na tych zdjęciach czy wykresach różne rzeczy. I teraz możemy oczywiście jako ludzie spróbować zaklasyfikować te typy położenia kursora i nazwać je, tak? Wskazywanie tytułu, wskazywanie nazwiska prelegenta, wskazywanie zdjęcia. Natomiast pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie znaleźć jakiś taki obiektywny, matematyczny sposób, żeby algorytm zrobił to za nas. Jak się pewnie Państwo domyślacie, tak, istnieją takie proste algorytmy do grupowania. To, co je odróżnia od sieci neuronowych, to jest to, że one nie potrzebują w zasadzie nadzoru człowieka. To znaczy człowiek nie musi im mówić, że to jest jedna grupa zachowań, a to jest grupa. Wprost przeciwnie, to zadaniem algorytmu jest pogrupowanie według jakichś konkretnych kryteriów tych zachowań. No i na tym przykładzie praca tego algorytmu może wyglądać w ten sposób, że on dąży do tego, żeby pogrupować ze sobą te punkty, które przyporządkować do jednej kategorii te punkty, które znajdują się blisko siebie, natomiast żeby punkty oddalone od siebie mieściły się w różnych kategoriach. W tym konkretnym przypadku, chociaż algorytm oczywiście nie rozumiał, że jedno zachowanie polegało na wskazywaniu tytułu, a drugie na wskazywaniu nazwiska naukowca, to był w stanie wyłapać, że te zachowania no, tworzą jakieś takie odrębne klasy. I oczywiście to jest trywialny przykład, ale tą samą logikę można zastosować również do dużo bardziej skomplikowanych danych opisujących na nagraniach wideo zachowanie żywych zwierząt. W tym konkretnym przypadku te zwierzęta to myszy, a ich zachowanie polegało na tym, że siedziały w takim stanowisku przygotowanym przez naukowców i naukowcy podawali im różne bodźce, które mają znaczenie emocjonalne dla zwierząt. Tak? Znaczy, był taki warunek neutralny, gdzie nic się za bardzo nie działo. Był warunek, w którym myszka dostawała krople słodkiej wody, którą oczywiście lubi. Mogła dostać również krople gorzkiej wody przyprawionej chininą. Był warunek, w którym puszczano taki dźwięk, który sprawiał, że mysz była przestraszona i próbowała uciekać. I kilka różnych innych warunków. I teraz, tak jak Państwo widzą, filmowano w dosyć dobrej jakości twarz myszy przez cały czas, podczas tych różnych zachowań. No i przez podobny do tego, jak Państwu pokazałem, tylko oczywiście dużo bardziej skomplikowany algorytm, przepuszczono te różne filmy wideo pochodzące z różnych warunków. I co jest kluczowe dla tych eksperymentów, naukowcy nie mówili algorytmowi, jakie wyniki chcą uzyskać, tak? Nie mówili, że w jednym przypadku działo się coś przyjemnego, a w drugim nie, tylko patrzyli, w jaki sposób algorytm sam z siebie pogrupuje te ekspresje widoczne na pyszczku myszy i pogrupował je w taki sposób, że tak jak Państwo tutaj widzą, na przykład wszystkie klatki filmu z tego warunku, kiedy mysz otrzymała przed chwilą krople słodkiej wody, zostały zaklasyfikowane przez komputer do tej samej grupy, co oznacza, odpowiadając na główne pytanie postawione w wykładzie, tak, myszy się uśmiechają. To znaczy, kiedy mysz dostanie jakąś krople słodkiej wody, to ma bardzo charakterystyczną ekspresję twarzy, która jest jakościowo inna od twarzy neutralnej, twarzy myszy, która dostała gorzką wodę, albo twarzy myszy, która jest przestraszona. Myślę, że warto tutaj podkreślić, że badacze w tym konkretnym przypadku zrobili również taki eksperyment, że dali zdjęcia różnych ekspresji twarzy myszy ludziom. Poprosili ludzi o to, żeby
jakoś odróżniali te ekspresje, klasyfikowali, co mogło się stać przed chwilą ze zwierzęciem. No i tak jak być może było do przewidzenia, ludzie bardzo, bardzo słabo radzili sobie z tym zadaniem, tak? To znaczy, no my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby próbować zgadywać, czy myszy jest teraz dobrze, czy źle. Więc jesteśmy po prostu w tym słabi. Natomiast komputer wytrenowany specjalnie w tym celu radzi sobie z tym praktycznie perfekcyjnie. I jeśli Państwo jesteście teraz przerażeni tym, na co idą Wasze podatki i czym zajmują się badacze, zastanawianiem, czy mysz może się uśmiechać, czy nie, i jak to odróżnić, to chciałbym Państwa uspokoić, że to jest w zasadzie tylko narzędzie, które służy do wykonywania dalszych badań neurobiologicznych. W tym konkretnym przypadku to narzędzie posłużyło badaczom do rzetelnego klasyfikowania stanu myszy w danym momencie. To znaczy, na podstawie wideo, dzięki algorytmowi, który stworzyli badacze, byli w stanie stwierdzić, czy twarz myszy świadczy raczej o odczuwaniu przyjemności, czy raczej o odczuwaniu obrzydzenia, czy innych emocji. I dzięki temu udało im się w bardzo kontrolowany sposób uzyskać taką informację, która no, jest już w jakiś sposób zinterpretowanym zachowaniem i którą można skorelować z pracą mózgu. To znaczy z aktywnością w tym przypadku pojedynczych komórek w takim obszarze mózgu nazywanym korą wyspy. Tutaj Państwo widzą takie podsumowanie wyników z jednej myszy. Każda szara plamka to jest jeden neuron, jedna komórka mózgowa. Jeśli ten neuron jest pokolorowany na jasno-zielony, to znaczy, że on był szczególnie aktywny wtedy, kiedy mysz, nazwijmy to, uśmiechała się. Natomiast czerwone neurony były szczególnie aktywne wtedy, kiedy twarz myszy wyrażała obrzydzenie. I to, co ciekawe, to że komórki, które odpowiadały w tym konkretnym rejonie mózgu na te dwa rodzaje ekspresji, to były zupełnie różne komórki, tak? To znaczy tylko 2% neuronów było aktywowanych podczas jednej i drugiej ekspresji emocjonalnej. I to daje taką nadzieję, że być może badacze znaleźli typy komórek, które dosyć selektywnie są zaangażowane w odczuwanie różnych typów emocji. No, teraz jak znaleźli te dwa odrębne typy, to mogą zacząć je charakteryzować i mogą również na przykład sprawdzić, która z tych populacji będzie odpowiadać na jakie leki, tak? Co może być potencjalnie pierwszym krokiem w bardzo ważnych badaniach nad zaburzeniami nastroju u ludzi. Więc ja mam przede wszystkim nadzieję, że Państwa ten przykład przekonał, że rzetelne badanie bardziej złożonymi, automatycznymi metodami zachowania zwierząt może być kluczowe dla neurobiologii i dla zrozumienia tego, jak działa mózg. I na końcu chciałbym podsumować to wszystko w jakichś takich prostych wnioskach. Pierwszy, no myślę, że dosyć oczywisty wniosek z tego wykładu jest taki, że neurobiologia bardzo potrzebuje precyzyjnych i powtarzalnych testów behawioralnych. To znaczy, tak jak widzieliśmy na przykładzie tego badania reakcji kroczenia, jeśli nie mamy odpowiednio dobrych odczytów na temat zachowania, jeśli nie rozumiemy samego zachowania, to często będzie nas to prowadziło na manowce również w badaniach mózgu. Będziemy wyciągać bardzo, bardzo błędne wnioski. I tradycyjnie osiągano tego typu opis zachowania poprzez no, zastosowanie baterii takich prostych testów behawioralnych, z których każdy badał jakiś pojedynczy odruch albo pojedynczą silnie motywowaną reakcję, na przykład naciskanie na dźwignię przez szczura. Natomiast współcześnie wachlarz dostępnych metod jest o wiele szerszy.
dlatego, że nowoczesna technika umożliwia nam rejestrowanie w zasadzie w sposób ciągły, w zasadzie każdego zachowania zwierzęcia, co jest bardzo obiecującą perspektywą dla neurobiologów. Natomiast jednocześnie jest to też duże wyzwanie, dlatego że są to olbrzymie dane, które biologom no, coraz trudniej analizować tak na oko i coraz częściej, żeby wyciągnąć z nich jakąś rzetelną informację, to muszą pomagać sobie jakimiś skomplikowanymi algorytmami. Ale oczywiście jest to samo w sobie bardzo ekscytujące i myślę, że daje duże nadzieje na przyszłość w naszej dziedzinie. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Halo, halo, czy mnie słychać? Mam nadzieję, że tak. I dostałem tutaj pytania w komentarzach od Państwa, dlatego postaram się teraz na nie jakoś w miarę po kolei odpowiedzieć. Pierwsze pytanie jest od pana Michała Stanowskiego. Ja jej przeczytam na głos. Przypadek noworodka jest intrygujący. Rozumiem, że w grę wchodzi proporcja tłuszcz mięśnia, ale nadal intuicyjnie powinniśmy zaobserwować jakieś zmiany w aktywności mózgowia. Być może nie obserwowano zmian aktywności kory, bo to odruch bezwarunkowy, czy próbowano badać na przykład ilość połączeń synaptycznych w rdzeniu przedłużonym u badanych noworodków. Pozdrawiam. Myślę, że ta odpowiedź ma kilka części właściwie na to pytanie. Znaczy ja od razu mówię, że ja nie jestem psychologiem rozwojowym, to nie jest dziedzina, w której jestem ekspertem. Natomiast wiem tyle, że ogólnie badania aktywności mózgu niemowląt są niesamowicie trudne, dlatego że taka pełna odpowiedź na pańskie pytanie, tak? Co dzieje się w mózgu, kiedy ta reakcja koczenia zanika, no ona wymagałaby jakiegoś takiego rejestracji aktywności pojedynczych neuronów, najlepiej podczas zachowania niemowląt. Nie jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, dlatego że takie badania są inwazyjne i robi się je tylko na zwierzętach, bo wymagają na przykład wprowadzania elektrody w mózg. To, co możemy zrobić z niemowlętami, to założyć im na przykład czepek elektrod i zaobserwować aktywność takich bardzo, bardzo dużych grup neuronów w mózgu jednocześnie. Możemy oczywiście też tak postmortem, to znaczy jeśli w szpitalu tak się zdarzyło, że niemowlę zmarło z jakichś powodów, to oczywiście lekarze robią sekcję mózgu potem tych niemowląt, żeby odpowiedzieć na jakieś pytania naukowe i na przykład policzyć ilość synaps, ale zasadniczo ta informacja jest no, zbyt mało precyzyjna, żeby wyjaśnić, dlaczego na jakimś etapie rozwoju jakieś konkretne zachowanie ginie albo się pojawia, żeby wyjaśnić to tak naprawdę precyzyjnie. I tutaj naukowcy muszą posługiwać się bardzo różnymi strzępkami wiedzy z różnych dziedzin, z różnych metodologii i jakoś to połączyć spójnie w teorię. I teraz ten przykład, który podałem, moim zdaniem on nie dowodzi tego, że tam w mózgu dziecka nic interesującego się nie dzieje, kiedy znika reakcja kroczenia, bo prawdopodobnie się dzieje i to może być kora, to może być poza korą. Natomiast to, czego moim zdaniem ten przykład dowodzi, to to, że nie powinniśmy być w naszym myśleniu o mózgu i zachowaniu tacy mózgocentryczni, to znaczy nie powinniśmy zakładać, że jeśli cokolwiek zmienia się w zachowaniu człowieka w sposób systematyczny, to na pewno dlatego, że mózg tak zdecydował i mózg tak kontroluje. Dlatego, że te badania koniec końców pokazują, że dzieci są w stanie wykonywać tą reakcję kroczenia w pewnych określonych warunkach i to, co najprawdopodobniej zmienia się systematycznie w rozwoju, to, co jest głównym czynnikiem, który sprawia, że dzieci przestają kroczyć, no to jest jednak ten przyrost tkanki tłuszczowej, tak? To jest coś absolutnie niezwiązanego z mózgiem i to jest ten najważniejszy czynnik w tym konkretnym przypadku kierujący zachowaniem.
Drugie pytanie od pani Karoliny Banaszkiewicz-Badury, ale skąd płynie motywacja tej sieci, by kolejne zadanie wykonać nieco lepiej? Tak, i to, o czym ja, przepraszam, nie wspomniałem, to jest to, że sieć jest zdefiniowana nie tylko przez te kolejne warstwy i te operacje matematyczne, które ma wykonywać. Na początku wykonuje je losowo, a potem wykonuje coraz bardziej sensowne operacje matematyczne. Sieć jest zdefiniowana też przez nas na etapie, kiedy ją tworzymy, definiujemy od razu jakąś procedurę jej uczenia się. To znaczy od razu mówimy, co chcemy koniec końców odzyskać i w tym przypadku, o którym mówiłem, chcemy uzyskać, żeby sieć jak najbardziej trafnie rozpoznawała zdjęcia psów od kotów. Więc sieć zna swój cel i sieć wie, że ma przełączać swoje wagi różnych połączeń w ten sposób, żeby przy następnej iteracji, przy następnych zdjęciach psów popełnić mniej błędów. I to jest oczywiście cała olbrzymia dziedzina uczenia się maszynowego, która mówi, jak taki błąd najlepiej mierzyć, najbardziej efektywnie i jak takie reguły uczenia się wyznaczać, żeby sieć rzeczywiście realizowała ten nasz cel, koniec końców, który jej wyznaczyliśmy. Pani Sylwia Budkiewicz pyta, jak badacze radzą sobie z natłokiem danych, który powstaje przy automatycznym nagrywaniu zachowań? To pytanie było zadane w trakcie wykładu, więc mam nadzieję, że troszeczkę ten ostatni fragment już na nie odpowiedział. Natomiast, żeby jeszcze tak dopowiedzieć, no, radzą sobie jak mogą. To znaczy, rzeczywiście, wydaje mi się, że to jest największe wyzwanie w tym momencie dla neurobiologii zachowania, jak wyciągnąć jakiś sens z takich olbrzymich danych, które jesteśmy w stanie teraz zgromadzić. I są różne podejścia do tego, co powinniśmy z tym zrobić. Większość z nich bazuje na jakimś typie redukcji wymiarów, tak zwanym. To znaczy, możemy sobie na przykład wyobrazić, że jeśli jesteśmy agentem nieruchomości i mamy strasznie dużo danych na temat mieszkań i mamy bardzo, bardzo długie tabele, z których dowiadujemy się o każdym mieszkaniu, jaka była jego cena przy poprzedniej sprzedaży, ile ma metrów kwadratowych, jak daleko jest od centrum, ile ma pięter i tak dalej, i tak dalej. Ile ma łazienek, tak? O jednym mieszkaniu można powiedzieć w zasadzie dowolnie dużo informacji podać, tak? Możemy sobie wyobrazić 50 takich rubryk w tabelce, które definiują mieszkanie. Okazuje się, że dużo z tych informacji w takiej tabeli będzie się bardzo ze sobą zazębiać, będzie mówić o tym, trochę o tym samym, dlatego że im mieszkanie jest większe, tym typowo będzie również droższe. Tak? Im jest bliżej centrum, tym też będzie droższe. Oczywiście to nie jest tak, że te informacje będą się zazębiać perfekcyjnie, że na podstawie samej wielkości idealnie przewidzimy cenę, bo wtedy agenci nieruchomości byliby być może niepotrzebni, ale no właśnie zazębiają się te informacje, tak? To znaczy jest jakaś część wspólna tego, tych dwóch rubryk w tabelce i te techniki redukcji wymiarów bazują na tym, żeby takie właśnie części wspólne znaleźć, tak? Żeby nie opisywać ceny, nie opisywać mieszkania 50 różnymi liczbami, tylko znaleźć trzy pojedyncze, bardziej abstrakcyjne jakieś wskaźniki, które oddadzą tą rzeczywistość, tak? I w dużej mierze ten problem w tym momencie badacze próbują rozwiązywać właśnie takimi technikami redukcji wymiarów, żeby nie, jak mierzą 100 rzeczy u zwierząt, to żeby jakoś komputer im podpowiedział, które trzy są najważniejsze. No i robią to zarówno w taki sposób z nadzorem i bez, to znaczy zarówno
mogą mówić, badacze pytać algorytmów, to dobrze, to które cechy z zachowania są najważniejsze dla na przykład, nie wiem, aktywności jakiejś struktury mózgu, jak mogą też mówić, dobrze, tu masz w komputerze moje 100 rubryk i ty spróbuj je jakoś uporządkować i wyciągnąć z nich sens i ty daj mi 3 współczynniki zamiast 100, a potem moją pracą naukowca jest zrozumienia, co te 3 współczynniki znaczą. I ostatnie pytanie, pan Kamil Sarkowicz, dzień dobry, czy istnieje jakiś czas emocjonalnego wyciszenia w tym przypadku myszy? Czy jest on zależny od bodźca, na który zwierzę zostało wystawione? Wiem, że istnieje pamięć ugryzeń związana z znanymi bodźcami, niestety nie pamiętam autora badania, chodziło o podjęcie ryzyka i jego rekompensatę w postaci przysmaku. Czy jest to brane podczas badań, czy może to mieć jakiś znaczący wpływ na badanie? Tak, oczywiście, to jest tak, że jeśli zwierzęciu podamy krople słodkiej wody, to ten pozytywny stan, który wywołamy u zwierzęcia, nie zniknie natychmiast po tym, kiedy zwierzę tą wodę połknie. Tym bardziej, jeśli zwierzę zostanie przestraszone w jakiś kontrolowany sposób przez naukowcę, to będzie przestraszone przez dłuższą chwilę. I w tym konkretnym badaniu radzono sobie z tym w ten sposób, że zwierzęcia, nie wszystkie te warunki testowano podczas pojedynczej sesji. Tak? To znaczy rozbijano to na wiele dni, żeby rzeczywiście te stany emocjonalne zdążyły jakoś wygasnąć u zwierząt. No i myślę, że taka najważniejsza ogólna informacja to pewnie jest taka, że typowo te negatywne stany, takie jak strach, będą trochę dłużej się utrzymywać niż taka pozytywna na przykład odpowiedź na cukier i dlatego typowo należy zachować większą ostrożność pod tym względem, o którym pan wspominał w takich badaniach negatywnych emocji. To było ostatnie pytanie, które widziałem. Ja teraz na szybko przejrzę komentarze, czy coś nowego się pojawiło, ale widzę, że nie. Gdyby Państwo mieli jakieś inne pytania, to można do mnie pisać maile. Mój mail jest dostępny na stronie Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Instytutu Nęckiego. Więc jeśli moderatorzy też nie mają już do przekazania żadnych nowych pytań, to wydaje mi się, że to by było na tyle.